statykiem zaprezentował się na pracę i podzieliłem zbroję krzyżacka z uwzględnieniem jego wagi. Opacha, czyli to rękawice ważyły 8 kg. Helm waży 3 kg. Nabiodniki ważyły 1,8 kg. Wieszczuki ważyły 3,6 kg. Tarcza ważyła 6 kg. Miecz ważył 2,5 kg. Obliczyliśmy, że wszystko razem wychodzi 31,5 kg. Nogi. Widocznie krzyżacy mieli bardzo duży ciężar ciała. Dzisiaj gdyby świnia zjadła dziecko, wyrok spadł na rodziców dziecka. Gdzie mi na ręce pytasz? Tak? No bo tak, no normalnie w sądzie. Ale w średniowieczu, bo taka świnia osobiście stanęła przed sądem, zostałaby skazana. Zwierzęta domowe najczęściej były oskarżane o morderstwa. Po oskarżeniu zabraniu denarii była ona trzymana w celi, przesłuchiwana i oskarżana. Dana świnia nic nie mówiła, było równoznacznie z przyznaniem się do winy. Jeżeli świni się nie złapało, łapano się inną świnię i wmawiano, że jest to ta świnia dana. Ale wtedy to już nie była kara śmierci, tylko kara jak ośmieszenie danej świni, przywiązanie go do konia i ciągnięcie przez miasto. Również brano inne świnie, żeby przypatrywały się takiemu wyrokowi, żeby się nauczyły czegoś. I brano też osoby, która opiekowała się świnią, żeby patrzyła. Tak, ale właśnie właścicieli świn nie karano, bo tak już karą była stada zwierzęcia. Byliśmy tutaj, jaka była długość sznura w stosunku do masy ciała. No jest tak, jeżeli taka dana świnia ważyła na przykład 89 kg, to ten sznur miał długość 244 cm. Jeżeli ważyła 86 kg, sznur miał długość 249 cm. A jeżeli taka świnia ważyła na przykład 51 kg, to ten sznur był dosyć sporo dłuższy, miał 305 cm. Więc zmniejszało się, czym grubsza świnia, czym krótszy na papieru zachowały się trzy przedmioty, które dotykała królowa Jadwiga. Puchar królowej Jadwigi, sołtys floriański, racjonał. Królowa Jadwiga wydarowała ze swojego bucika flamę. Królem Polski była od 1384 roku, a ślub z Jadwigą była 2 lata. Później małżeństwo wtedy udało się do Wielkopolski, gdzie została szklanki relikwii świętego Wojciecha, a w tym czasie być może wstąpiła do innej Zachowy, gdzie miała przekazać kastorowi obraz matki Bożej Panny w Wielce. Następnie odwiedzili Poznań i Gniezno i powrócili do Krakowa. Drogą droga podróż to była w 1386 roku. Jadwiga poprowadziła wyprawę mającą na cel ponownie przyłączenie do Polski i Rusi. Rusi Halickiej. Tak. Trzeba jeszcze powiedzieć, że łazienniczka byli ludzie, którzy przygotowywali kąpiele, takie różne zabiegi. To było dosyć nietypowe jak na czasy średniowiecza, takie dbanie o higienę i czystość. No i teraz mam taką część jakby matematyczną. Walka ekwipunku królowej. Stroje, na przykład na 2 tygodnie, każdy ważył na przykład 10 kg, czyli tam 14 razy 10, to wyszło 140 kg, czyli na dzień królowa nosiła 10 kg. Stój kobiecy składał się z następujących części. Nakrycia głowy, koszuli, sukni spodniej, sukni wierzchniej, paska, płaszcza, pończo i obuwia. Koszula pełniła wtedy funkcję bielizny. Była zakładana pod suknię spodnią. Była najczęściej koloru białego. Suknia spodnia była zakładana pod suknię wierzchnią i na koszulę. Z materiałów, jakich była szyta, zależało od stanu zamożności poszczególnych osób.
czyli bo osoby bogatsze nosiły z materiałów z jedwabiu, a osoby biedniejsze z lnu. Płaszcz, spodnia część płaszczu była z futra i były płaszcze z szerokimi kapturami. I jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że królowa Jadwiga posiadała bardzo dobrze zorganizowaną pracownię krajską na swoje potrzeby i swoje dwory. Jeszcze obliczyłam, ile dwie z tych sukni kosztowałyby współcześnie. Krzyżak, zakon. W 1190 roku powstał zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny dom niemieckiego w Jerozolimie. Opiekował się on nad podróżującymi pielgrzymami do Jerozolimy z Niemiec. W 1226 roku krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski. Wielki mistrz przeniósł stolicę z Wenecji do Malborka. Po rozbudowaniu twierdzy w Malborku stało się jedną z najważniejszych krajów. W 1409 krzyżacy rozpoczęli wojnę z Polską przez zajęcie ziemi dobrzyńskiej. Władysław Jagiełło na Mazowszu połączył swoje wojska z wojskami księcia litewskiego Witolda. 15 lipca 1410 roku doszło do wielkiej bitwy między wojskami krzyżackimi a polskimi. Do armią polską dowodził Władysław Jagiełło, a armią krzyżacką dowodził wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Na uczelnie mogli przystępować tylko mężczyźni i kobiety pozwalały sobie zadowolować. Zdecydowała taki sytuacji zakazy. Nauka odbywała się w języku łacińskim. Widzieliśmy, że uniwersytet od czasu założenia do czasu darowania majątku królowej Jadwigi działał 36 lat. I odliczyliśmy też, że uniwersytet działa 646 lat już. Udało się zaznaczyć daty założenia, daty przekazania majątku i dzisiejszy. Od czasu założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego do dzisiaj minęło 7 wieków. 14 stulecia. Uniwersytet posiada 46 tysiąca... Obecnie, tak? Tak, 46 tysiąca studentów. Jest to trzeci uniwersytet pod względem liczby studentów w Polsce. Mam dzisiaj przedstawić dokumenty królowej Jadwigi. 10 grudnia 1386 roku zatwierdziła sprzedaż wsi Siedlic, Pimontów oraz Pogonia przez Piotra Szatrańca, Wysłowowi i Piotrowi z Nesłowic. Że ten dokument ma 624 lat. Ten obwód tego dokumentu wynosi 118,4 cm. Królowa Jadwiga bardzo lubiła przyjeżdżać do Sandomierza, gdzie dużo czasu spędzała w kościele świętego Jakuba oraz na spacerach po mieście. W tego zimowego wieczoru, gdy królowa Jadwiga wracała do Krakowa, sami, które jechała, ugrzęzły w zaspie. Woźnica i hajduk nie poradzili sobie z wyciągnięciem sań zaspy, więc udali się do wioski, która była obok. Nazywała się ona Świątniki. Jej mieszkańcy bardzo chętnie pomogli królowej Jadwidze i ubiegali ją o to, żeby u nich przenocowała. Jadwiga rano, przed wyjazdem, podarowała kobietce za gościnę i pomoc rękawiczki białe, wykonane z bardzo cienkiej, delikatnej owczej skóry, które trafiły
do skarbca katedry, gdzie leżały trzy zwierzęta. Obecnie znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w domu Bogosza w Sandomierzu. Żyła 25 lat, o 300 miesięcy. 1300, czyli 620 lat minęło od koronacji królowej.